Najadłeś się zupy, poszły na stodołę, lakierować zupy, poszły na stodołę, lakierować zupy. Nie śpiewaj, nie rojkę my, bo jak bez metlija, Cycki, powiechałby na nich posąg obielicki, powiechałby na nich posąg obielicki. Koła, dziękuję syćki z całego serca, żeście się potrafili taką krótką, drobną pokutę brać. Ja wiem, że to nie było za darmo, bo to koszt był dla każdego duży, ale jakbyście sami widzieli, była to naprawdę wspaniała wycieczka, wspaniały wypad. Mam nadzieję, że będziecie tu długo pamiętać. Cieszę się szczególnie, że mamy gości z Kanady. Brawo Kanada! Wszystkim chciałbym szczególnie podziękować Kasi, bo to była jej ciężka praca, żeby to pozbierać do kupy, żeby to wszystko pozałatać. Kasiu, dziękujemy ci z całego serca. Wielkie dzięki. Do wody z nią. Ja wam powiem o jedną rzecz, że to było jedno z najłatwiejszych wycieczek do zorganizowania z naszego koła, co my do tej pory robimy. Niemożliwe. Bo, tak, bo autokarowe nie rozpróbujemy organizować, to jest dużo więcej problemu niż było tym razem. Naprawdę wszyscy się skrzyknęli bardzo szybko, zdecydowali się bardzo szybko, no i jesteśmy tu, więc dziękuję wam bardzo i fajnie było z wami spędzić te parę dni, bo naprawdę. Dziękujemy.
Skrzydełka ze skrzydła ściągła. Jeszcze jednej osobie chciałbym bardzo podziękować. To jest oczywiście Władko. Jak to można nazwać, osoba mrówka. Jak zwykle Władek, słuchajcie, jest tu i swojego czasu tam się bawić i tak dalej, to nagrywa, zdjęcia robi. Przygotuje. Władek przygotuje na ten film. Także każdy z was, postaramy się, żeby każdy z was ten film dostał, żebyście go mieli na pamiątkę, bo słuchajcie, to kiedyś wasze wnuki będą oglądać. A teraz, słuchajcie, gdzie jedziemy za rok? Także słuchajcie, zobaczymy, będziemy myśleć, zastanawiać się nad tym, mamy w tej chwili dwa projekty, jeden jest Tennessee, co za to dziękujemy Krzysztofowi tutaj, za zaproszenie. Bardzo ładnie tam, bardzo, byliśmy. Brawa. Bardzo, jedziemy do Londynu, ale jeszcze jak od piętra, to byś się zabił. No i mamy jeszcze jedno też zaproszenie od Helenki z Kanady do ośrodka całego, daleko, daleko na północy. Także słuchajcie, zostało niewiele. Albo dom roczu w doły skansy. Zejdziemy dyskutować potem na ten dyskusji. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy w ogóle pić. Tequila! Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte.